warto wspierać umiejętności związane z inteligencją emocjonalną, osobiste, społeczne i takie związane z przewidywaniem przyszłości naszego działania. Trochę więcej o tym opowiem, co to są za umiejętności, czyli samopoznanie, autorefleksja, świadomość swoich słabych i mocnych stron, odporność na stres, umiejętność rozpoznawania swoich emocji. Myślę, że te umiejętności pozwalają nam lepiej żyć i będą też przydatne w relacjach z innymi, czyli takie umiejętności społeczne jak empatia czy asertywność, ale również umiejętność perswazji. No i w końcu te umiejętności, które pozwolą nam przewidywać daną sytuację. Musimy się do tego przygotować, tak? Czyli planować, przewidywać i potem ocenić, czy to, co zrobiliśmy, jest dobre i trafne. Tak, zdecydowanie. W tej chwili z badań nadal wynika, że ponad 70% pracodawców mówi, że ma problemy z pozyskiwaniem takich umiejętności z rynku, jakich potrzebuje. I o jakich umiejętnościach mówimy? To, co powiedziałaś, jest ważne, ale na pewno nie możemy zapominać o tych umiejętnościach czysto zawodowych, które definiują to, co robimy w pracy. Ale coraz ważniejsze są tak zwane umiejętności miękkie, przekrojowe, które mogą być wykorzystywane w różnych branżach, w różnych zawodach. To są takie umiejętności jak chociażby kreatywność, czy też rzetelność, dyscyplina, odporność na stres, czy umiejętność pracy pod presją czasu, a także umiejętność na przykład rozwiązywania problemów. Coraz częściej bardzo proste zadania przejmują od nas algorytmy, przejmują od nas maszyny. Natomiast to, co wyróżnia pracę człowieka, to właśnie umiejętność rozwiązywania bardziej skomplikowanych kwestii. Można by powiedzieć, że te umiejętności miękkie tak naprawdę są taką trampoliną do tego, żebyśmy jeszcze lepiej wykonywali to, co jest naszą umiejętnością jakąś unikatową, specjalistyczną. Tak, bardzo dobrze właśnie oprzeć się na tych naturalnych swoich predyspozycjach i w momencie, kiedy na przykład następuje jakaś zmiana technologiczna, czy musimy zmienić zawód, te umiejętności ułatwiają nam przejście od jednego zawodu do innego, bo je można po prostu wykorzystywać w różnych miejscach. Są uniwersalne.